wykona ten strzał Adrian Marcioch. Jest szansa, aby tutaj objąć prowadzenie z drużyną Sokoła Aleksandrów. Przypomnijmy, Adrian Marcioch nie tak dawno pojawił się na boisku, teraz wykonuje jedenastkę. Marcioch kontra Kaniecki. Marcioch 1-0 dla gospodarzy Sokół Aleksandrów. W 52 minucie przegrywa z KS Kutno. Już piłkę ustawił Adrian Marcioch. No zobaczymy, jak zostanie wykonany ten rzut karny. Ta jedenastka, Marcioch, Kaniecki. Kaniecki broni. Bartosz Kaniecki wybronił rzut karny. No tak, no to jest stara piłkarska zasada, tak mówi, tak, że no jeżeli ma się te swoje sytuacje i się ich nie wykorzystuje, to one często się mszczą. No tutaj dla nas, no niestety ten mecz właśnie tak wyglądał, że w zasadzie zespół z Kutna, no tutaj chwilę troszeczkę przycisnął nas na początku drugiej połowy, natomiast to też nic nie wykreował sobie stricte z akcji, tylko gdzieś tam fal w polu karnym. No ja tutaj nie chciałbym oceniać, czy on był, czy nie, no bo dosyć daleko od tej sytuacji byłem. Natomiast no mówię, no rywale strzelają bramkę, my mamy sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, bardzo dużo. No i nie wykorzystujemy, no i niestety, no tutaj wracamy bez punktu. No myślę, że już w szatni tutaj zaraz po meczu, no chłopaki no powiedzieli kilka słów po prostu sobie, które no my musimy je przyjąć do jakby do wiadomości, bo my sobie o nich rozmawiamy, ale prawda jest taka, że później przychodzi finalnie mecz i brakuje nam gdzieś tego pełnego skupienia, koncentracji, nie wykorzystujemy tych sytuacji, no i niestety, no zamiast tutaj cieszyć się, no to mamy teraz tydzień, w którym będzie trzeba się naprawdę sprężyć i jechać na kolejny mecz wyjazdowy, co też troszeczkę jest takie dziwne, że tak też wygląda ta kolejka, że natomiast no mówię, no musimy w tym momencie no punkt, dalej punktować, tak?